Był sobie raz zielony las, a w lesie sejm burzliwy, bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Sowa mądra głowa spór ten rozstrzygnąć chciała, dlatego wszystkich zwierząt wysłuchać musiała. Więc burmiś, kudłaty miś, pomyślał sobie krótko, szczęśliwym być, to miodek pić i futro ciepłe mieć. Pracować wciąż i piąć się wzwyż, odrzekła mała mrówka. A ślimak rzekł mieć własny dom z garażem i z ogródkiem. A polny wiatr obierzy świat, przyleciał z końca świata, szczęśliwym być, to znaczy żyć, nie robić nic i latać. Na łące wśród zielonych traw usiadła biedroneczka. Szczęście jest, gdy na skrzydłach mych pojawi się kropeczka. A według mnie szczęście poczanie to zapchać przewieźć na śniadanie. Ty wiosną już po zimie, tuż rozkwitną się żonkile, to szczęście nektar z nich spić zawołał gdzieś motyle. Tu rację masz, dokładnie tak dodała mała pszczoła. Co rano tkać, pajęczą sieć, by mógł w niej pełno mieć, zawołał pająk krzyżak. Mym szczęściem jajko znieść i ziarna dużo zjeść. Żaba rechocze nad stawem, tu jest mój dom, przyjaciół mam, nic więcej nie potrzeba. Lubię marchew chrupać sobie, ona szczęście da i tobie, więc pokicam hop, 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 by przekąski złapać trop. Wtem nagle z chmur spadł niczym grad i siadł w kolonie drzewa. Rozpostał swe skrzydła ogromne, jastrząb zadowolony. A czy ja wiem, szczęśliwy ten, kto ma silniejsze szpony? Przyleciał głos i zabrał głos i rzekł niewiele myśląc, szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać na to wszystko. Baba.
Pionciu, co ty tu robisz? No jak to co? Obieram marchewki na obiad. No to widzę, ale jesteś zającem. Po co obierasz? Przecież jest wszystko pryskane teraz. Dbam o zdrowie. Okej. Zając, a czy ty nie powinieneś przypadkiem być na debacie dla zwierząt? Na debacie, no... Sowa mi mówiła, że jest dzisiaj debata na polanie pod trzema sosnami, ale jakoś tak sam nie wiem. Ale co, zając? Ty? Zawsze taki wyszczekany i hej do przodu? Tylko nie wyszczekany. Czy ja wyglądam na psa? No nie, nie, nie. Tak się tylko mówi. Na kogoś, kto jest taki, wiesz, elokwentny i oczytany i zawsze chętnie lubi się wypowiadać. Dobra, dobra. Daruj już sobie te komplementy. Zając, no to czemu cię nie ma na debacie na temat szczęścia? No bo właśnie o to szczęście chodzi. Ja chyba nie wiem, co to znaczy być szczęśliwym. Co? Zając, ty chory jesteś? Masz gorączkę? Zostaw mnie. Przecież nic mi nie jest. Okradli ci marchewkę. Nie, marchewek mam pod dostatkiem. Zalało ci pola marchewkowe. No nie. Czekaj. Czyżby w końcu nasz sąsiad, pan Kowalski, przyłapał cię na podjadaniu marchewek z jego ogródka? Cicho, przecież nie widział mnie. No to, zającu, w czym tkwi problem? No myszko, no bo ja mam i spiżarnię pełną marchewek, i na pobliskim polu rolnik zasiadł marchewkę, bardzo dobrze rośnie, będą plony na jesień. No i pan Kowalski naprawdę mnie nie widział ani razu, jak od czasu do czasu wpadam do niego na taki deser marchewkowy. No ale i tak nie wiem, co to znaczy być szczęśliwym. Ale zającu, że tak prawdziwie i głęboko szczęśliwym. No tak, właśnie tak naprawdę szczęśliwym. Bo myślę sobie, że gdybym był na przykład koniem i galopowałbym przez te wszystkie łąki i pola, albo nie, lepiej, bym królów i księżniczki w karocie, wiesz, woził. Co ty myślisz? Na pewno, na pewno. No to na przykład taki lew. Gdybym był lwem z taką wielką, potężną grzywą i ryczałbym tak głośno, że jakbym szedł, to wszystkie te zwierzęta w lesie by się mnie bały. Jasne, zając. No a taki orzeł. Orzeł to ma życie. On ma takie wielkie i potężne skrzydła i taki dobry wzrok, że z daleka wszystko dokładnie widzi. Ja, jakbym był orłem, to bym latał tak wysoko i podziwiał. Podziwiał pola marchewkowe. No przestań, no. A taki paw. Paw, on ma taki piękny ogon, a nie taki malutki jak ja. Jakbym był pawiem, to wszyscy by mnie prosili, żebym ten ogon tak rozpościerał. Ja bym tylko chodził ale tak zając, dumnie. Zając, to nie tak. No a niby jak? Ty jesteś tylko zwykłą, małą, szarą myszką i nic nie wiesz na temat szczęścia. A właśnie wiem. A niby co? Zając, chodzi o to, że lew jest szczęśliwym lwem, a koń szczęśliwym koniem, dlatego, że żyją w zgodzie ze swoim powołaniem. Bóg powołał pawia do bycia pawiem i orła do bycia orłem i każdemu wyznaczył inne życie, zadania i cele. Myszko, możesz jaśniej, bo nie rozumiem. O jacie, próbuję ci wytłumaczyć, żebyś nie szukał szczęścia w tym, co mają inni, ale w tym, co dał ci Bóg. Bóg? Co on mi niby dał? No, obdarzył cię pięknym, zajączym życiem. I uwierz mi, że będziesz szczęśliwy, jeśli mu zaufasz. Myszko, komu ja mam w zasadzie zaufać? No, Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Jakiemu Bogu? Zając, ty nic nie wiesz o Bogu? Wiem, dużo wiem. Wiedziałem, może zapomniałem. Zając,
Za tydzień są święta. Ty żeś się z choinki urwał? Poczekaj, poczekaj. Chcesz mi powiedzieć, że ty nawet nie wiesz, jakie święta, ani jaki Bóg. A już wszyscy tym żyją, sprzątają, myją okna, gotują i w ogóle, wiesz, wszędzie te takie zajączki, dekoracje, zajączki, wszyscy to... Dobra, przestań już dramatyzować. Lepiej mi powiedz, co to za święta, jaki Bóg, no i czemu on rozdaje szczęście. No, jeśli ty serio nic nie wiesz... No to chyba muszę zacząć od początku. No, byłbym wdzięczny. Wiesz co? Mam lepszy pomysł. Jaki? Znam kogoś, kto ma taką wielką księgę, w której jest wszystko o Bogu opisane. Mógłby nam pomóc. No, to super. A co to za księga? Ta księga to jest Biblia. W niej opisane jest wszystko o Panu Bogu. To taka instrukcja na temat szczęścia? No, tak, można tak powiedzieć. No dobra, no to chodźmy do niego, nie? Zając, bo to właśnie niedźwiedzią ma. No i co z tego, że niedźwiedź? Myślisz, ja się boję niedźwiedzia? Co nam może zrobić niedźwiedź? Ale czekaj, czekaj. Przecież niedźwiedź śpi całą zimę, a poza tym niedźwiedzie tylko zbierają miód. Czy one cokolwiek wiedzą na temat szczęścia? Nie, 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 nie. Ten jest inny. Jest bardzo mądry. Bo on nie dość, że zna tą Biblię, to ma ją w głowie i w sercu i tak żyje. Myślę, że mógłby nam wszystko opowiedzieć. No to idziemy, chodź. Zając, tylko wiesz co, bo to on mieszka w Tatrach. No to co to za problem? Tylko problemy masz same. Jak wyruszymy teraz, no to szybciej dojdziemy, nie? No tak, ale ty wiesz, gdzie to jest? Jak to jest daleko, że czeka nas bardzo niebezpieczna droga. Możemy spotkać drapieżniki. Tam pewnie jest śnieg, gęste lasy i głębokie rzeki. Dobra, damy radę. Jeżeli chodzi o poznanie Boga i znalezienie szczęścia i tej Biblii, to żadna droga nie może być zbyt trudna. Dobra, tylko pytanie, czy ten niedźwiedź się już w ogóle wybudził ze snu zimowego? No to go obudzimy. Zając! Czy ty kiedyś widziałeś głodnego niedźwiedzia, wybudzonego ze snu zimowego? No, w sumie to jeszcze nie, no. No to co zrobimy? Przyjdziemy i co, no? Siądziemy sobie, poczekamy. I poczęstujemy go miodkiem na początek. No, a masz ten miód? Nie. No dobra, skombinujemy coś po drodze. No, ale jeżeli mówisz, że to tak daleko, to czekaj, ja muszę wziąć na pewno marchewki na drogę, jakieś grube zimowe buty albo czapkę. No, może jeszcze rękawiczki wezmę. Zając, może poszukaj od razu walizki. Ja jej nie będę nosił. Ja też nie. Thank you.
przeszliśmy. Przyznaję, droga nie była łatwa. Ale cieszę się, że ten wilk się za nami nie rzucił. Wilk? Jaki wilk? No tamten, co był na tamtej skarpie. To był pies. Pies? Zając. Im dłużej cię znam, tym dochodzę do wniosku, że te marchewki modyfikowane genetycznie ci nie służą. Ha, ha, ha. A ciekawe, kto cię ciągnął pod górę. Po tych marchewkach to mam tyle siły. Ja. Że też ten niedźwiedź wymyślił mieszkanie prawie na Giewoncie. Co? To jest Dolina Kościeliska. Giewont jest tam. No, a i tak wysoko. Dobra. Ciekawe, czy się już obudził. Sprawdźmy. Ciemno. Nic nie widać. To co? Czekamy? Chodźmy sobie tam siąść. Przyszła wiosna. No chodź pierwsza, to był twój pomysł. Nie pchaj się. Ała, ale to kuje. Pobudka. Halo. A może mała spadku? Ale mi się smacznie spało. Ale co tu tak jasno? Cześć. Czyżby już wiosna przyszła? Dzień dobry, niedźwiedziu. Dzień dobry. Myszka? Zając? Przepraszam bardzo, ale co wy robicie w moim mieszkaniu? Niedźwiedź w śpiworze. Trochę nowoczesna ta gawra. No nowoczesna, no. Co byś to robiła, jak teraz trzeba liście zbierać po lesie? Kto by się tym tak męczył? Lepszy śpiwór. Idealna sprawa na zimę. Cały czas jest ciepło. A co wy robicie u mnie? Co wy chcecie? Co was do mnie sprowadza? Niedźwiedź, bo mamy taką sprawę. Poszukujemy szczęścia, a ty podobno je masz. To znaczy, masz taką księgę, dużą Biblię. W niej jest opisane wszystko o Bogu, o Jezusie, o szczęściu. I my właśnie tą książkę potrzebujemy. Momencik. Ja tą Biblię mam, ale nie mogę wam jej dać, bo to dla mnie jest najcenniejsza rzecz. Ale z chęcią wam o niej opowiem. A few moments later. Wow! To jest ta księga! O nią właśnie mi chodziło! Tu, na początku, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w takim pięknym ogrodzie. Oni tam byli tacy szczęśliwi, bo żyli cały czas z Panem Bogiem. Niestety, wszystko zepsuli. Przez swój grzech, nieposłuszeństwo, Bóg musiał ich z tego ogrodu wyrzucić. I od wtedy musieli zamieszkać sami. Na pustynnych terenach, i radzić sobie sami. No, to straszne, no bo dlaczego oni byli nieposłuszni Bogu? Czy Pan Bóg na zawsze ich opuścił? Zostawił? Pan Bóg tak bardzo ukochał człowieka, ale nie chciał, aby człowiek musiał żyć bez Niego. Więc zapowiedział, że pośle na świat swojego Syna, który przez swoją śmierć zgładzi grzechy całego świata. I co? On się tak poświęcił? Umarł za innych? Tak. Pan Jezus umarł niewinnie za wszystkich ludzi. I co? Bóg Ojciec się na to zgodził? Oddał swojego jednego syna?
Tak, dokładnie tak. Bóg z miłości do ludzi oddał swojego syna. A opowiecie mi coś więcej o tym? Jestem taki ciekawy. Czemu przerzucasz tyle stron naraz? Bóg zapowiedział, że pośle na świat swojego syna, ale stało się to około 2000 lat później. A co działo się przez ten cały czas, opowiem wam innym razem. To oni tak długo musieli czekać na Zbawiciela? Ja bym codziennie na niego czekał i patrzył w niebo, czy nie nadchodzi. W niebo? No jak to? Zbawiciel nie przyszedł z nieba? No tak, tak, ale no nie w tym sensie. Bóg posłał swojego syna na ziemię jako maleńkie dziecko. Urodził się on jako niemowlę w rodzinie Marii Józefa. W dodatku w ubogiej stajni. Chyba sobie żartujesz. Syn Boży urodził się w stajni? Nie powinien być w jakimś wielkim pałacu czy domu, otoczony czcią i szacunkiem, jak przystało na króla? No tak, fakt, ale tak nie było. No, tak nie było. Pan Jezus urodził się w zwykłej, ubogiej stajence, bo nigdzie nie było dla niego miejsca. Jak to? Chcecie mi powiedzieć, że ludzie tyle lat czekali na Zbawiciela, a potem jakoś nie było dla niego miejsca nigdzie? Zapomnieli o tym? Jakoś ich to zaskoczyło? Nie wierzę normalnie. Powinni czekać na niego w pałacu, domu, z jakimś wielkim łóżkiem przygotowanym. Ja czekałbym na niego w wysprzątanej norce z zapasem soku marchewkowego. Tak. No, ale fakt. Ludzie, iż mimo, że mieli proroctwa i zapowiedzi, to oni wiedzieli przecież, że Zbawiciel narodzi się w Betlejem, ale nie wierzyli. Nawet kiedy dorósł, zaczął nauczać, czynić cuda i głosić Ewangelię, to oni woleli knuć spiski, jakby go zabić. To straszne. Oni nie rozpoznali Zbawiciela? I chcieli go zabić? Dzięki śmierci Jezusa my wszyscy możemy być wolni od grzechu. W Biblii pisze, że tak Bóg umiłował ten świat, że posłał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chodzi o to, że Bóg posłał swojego Syna niewinnie, z miłości, żeby On umarł na krzyżu za nas wszystkich. Dziwne. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś umierał za kogoś z miłości. Tak, Bóg nas bardzo ukochał. Jedyne, co musimy zrobić, to przeprosić Go za nasze grzeszne i złe postępowanie i zaprosić Go do naszych serc. Dopiero wtedy będziemy tak prawdziwie szczęśliwi. Ja bym chciał zaprosić Pana Jezusa do serca, ale jak to mam zrobić? No po prostu. Nie musisz używać żadnych wielkich słów. W modlitwie wszystko mu powiedz. No, a mogę tutaj? Teraz? Przy was? Tak. No dobra. No to ja się pomodlę. Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją wielką miłość do nas, za to, że Ty umarłeś na krzyżu za wszystkich, za to, że nas tak bardzo kochasz. Proszę Cię, przebacz mi to wszystko, co zrobiłem źle, to, że kradłem marchewki panu Kowalskiemu. Nie będę już tak robił. Proszę, zamieszkaj w moim sercu i pozwól mi być tak naprawdę szczęśliwym. Myszko, niedźwiedziu, teraz, kiedy mam Jezusa w sercu, naprawdę czuję się zupełnie inaczej. Taki szczęśliwy. Musimy innym opowiedzieć o tym. Dobra? A może, zającu, może zdążymy jeszcze na ten sejm zwierząt? Powiemy im wszystkim, co to znaczy szczęście i jak być tak
prawdziwie szczęśliwym. No to na co czekamy? Chodźmy. Zajączku, myszko, bardzo wam dziękuję i cieszę się bardzo, że mnie odwiedziliście. Koniecznie opowiadajcie innym o Bogu. A jeśli nadarzy się taka okazja kiedyś, przyjdźcie do mnie, chętnie razem z wami poczytam Biblię. Dziękujemy bardzo, niedźwiedziu. Na pewno jeszcze kiedyś cię odwiedzimy. A teraz ruszajmy w drogę powrotną. Dziękujemy, niedźwiedziu. A tak a propos, fajno masz tą gawrę. Gdzie wytrzasnąłeś ten śpiwór? Chodź już, bo nie zdążymy. Jeszcze my! My już wiemy, co to znaczy szczęście! Słuchajcie, prawdziwe szczęście daje tylko Bóg. Dokładnie. Prawdziwe szczęście jest tylko w Bogu i każdy tego musi doświadczyć. Słuchajcie, zwierzęta, musicie wiedzieć, że szczęścia nie daje to, co mamy, ani jacy jesteśmy. Jedynie relacja z naszym Zbawicielem. Lećcie powiedzieć innym zwierzętom o Bogu. Koniecznie lećmy. Koniecznie lećmy powiedzieć innym zwierzętom, innym ptakom o Bogu, że szczęśliwym być to z Bogiem żyć. Zwierzęta, nie mamy za wiele czasu. Wielkanoc tuż. Musimy zdążyć powiedzieć innym, że szczęśliwym być to z Bogiem żyć. Hurra! Udało nam się znaleźć szczęście. Niech każdy mieszkaniec lasu wie, że szczęśliwym być to z Bogiem żyć. Myślę, że możemy jeszcze raz brawami nagrodzić dzieciaki i wszystkie ciocie, które przygotowywały. Zapraszamy też właśnie młodsze dzieci z grupy 0 i 1 do naszej salki razem z aktorami. Tam jest dla nich krótki jeszcze czas przygotowany. Także myślę, że mogą tam teraz spędzić ten czas, a reszta dzieci zostaje tutaj z nami. I zostałam poproszona o krótkie podsumowanie tego, co tutaj się wszystko działo. I tak zastanawiałam się nad tym, co by tu więcej powiedzieć. Właściwie całe sedno zostało powiedziane. I tak zanim zaczęliśmy przygotowywać ten występ dzieci, na szkółce poprosiłam dzieci, żeby narysowały, czym jest dla nich szczęście. I wtedy też w czasie tego zadania dołączyły do nas dzieci z Ukrainy. I te dzieci narysowały swój dom w Ukrainie i kiedy modliłam się o ten czas, o to nabożeństwo tutaj, tak znowu w głowie zobaczyłam te obrazki dzieci, gdzie narysowały swój dom i w mojej głowie pojawiło się pytanie, gdzie jest moja ojczyzna, gdzie jest mój dom? I oczywiście mogę powiedzieć, że tym domem jest niebo. I jest to najcudowniejsza wiadomość dla mnie i dla każdego z was, że niebo może być waszym domem. Jest to właśnie dla mnie szczęście, że niebo jest moim domem i to, co jest wokół mnie, nie musi na mnie tak wpływać, bo ja dążę do czegoś, co jest więcej, co jest cudowniejsze, co jest dużo bardziej wspaniałe niż to, co mamy tutaj. I jak zastanawiałam się nad tym, czym jest właśnie prawdziwe szczęście, szczęśliwe życie z Bogiem, to przypomniała mi się historia pewnego człowieka. Był to człowiek, który żył w lęku, w niepewności, nie miał może nawet planu na następny dzień. Żył w wielkim zagrożeniu. Jego państwo było
oblegany, on nie miał swojego właściwie państwa. Był to człowiek, który może nie miał też perspektyw. Czuł się bezradny, widział całe to zło wokół siebie, widział niesprawiedliwość. Czuł się nawet opuszczony przez Boga. Jest to historia, która niedawno szczególnie bardzo mnie dotyka i możemy o tym człowieku przeczytać w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale. Jest to historia Gedeona. I Gedeon właśnie, możemy przeczytać właśnie werset 11. Był schowany, on to, co robił zwykle na zewnątrz, chował teraz i ukrywał się przed tym, żeby tego nie stracić. Żył właśnie w tym lęku. I przeczytam teraz, Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił. Pan z tobą, dzielny wojowniku. I to jest dla mnie niesamowite, że w tym lęku, w tej niepewności przychodzi do niego Bóg i mówi mu o jego powołaniu, mimo że on tego jeszcze nie widział. I tak jak w tej scence, tutaj myszka i zając powiedzieli, że są powołani do tego, żeby być tym, kim Bóg ich stworzył. Tak dla mnie osobiście to jest niesamowite, że Bóg ma plan dla mojego życia i że chce, żebym była tym, kim jestem, kim On mnie stworzył. I mimo że ja może tak jak Gedeon nie widzę tego w sobie, może nie widzę tej odwagi, tej dzielności, to On mi ją daje. I może też jesteś w takiej sytuacji w swoim życiu, że nie widzisz może w ogóle radości, może nie widzisz odwagi, może stoisz przed jakimś problemem, ale Bóg do ciebie przychodzi i mówi prawdę. Mówi, że jesteś dzielnym wojownikiem, bo takiego cię stworzył, że jesteś zwycięzcą. To, o czym też mówił pastor niedawno, że możemy żyć w tym zwycięstwie, nawet jeśli tego nie widzimy w swoim życiu, w aktualnej sytuacji. I wczoraj też byłam na refreshu, gdzie właśnie brat Janusz mówił o wierze. I myślę, że wiara to właśnie jest ta pewność tego, kim jestem w Chrystusie. Bo wiara właśnie jest pewnością tego, czego nie widzimy. I w psalmie 34, w 2 wersecie, możemy przeczytać, że dusza moja będzie się chlubiła Panem. I myślę, że nawet jeśli teraz nie czujesz tego, do czego jesteś powołany, to wierzę, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby szczycić się Bogiem, do tego, żeby chlubić się Jego imieniem, żeby Go wychwalać. I tam jeszcze we wcześniejszym wersecie są bardzo mocne słowa, że będę wysławiał Boga w każdym czasie, niezależnie od okoliczności. I właśnie myślę, że wysławanie Boga daje mi właśnie taką radość, bo właśnie nie skupiam się na sobie, na moich słabościach, ale na doskonałości Boga. I druga rzecz, która mnie zachwyca w tej historii o Gedeonie, jest to, że właśnie pomimo tego, że często przechodzimy przez trudności, może nasza codzienność nie jest jakaś kolorowa, to Pan Bóg do nas przychodzi i mówi nam, że możemy Mu zaufać. I jest też taki cudowny werset w Księdze Nehemiasza w 8 rozdziale, w 10 wersecie. Niech Pan obudzi w was radość, ona jest waszą ostoją. I to jest dla mnie takie niesamowite, że Biblia jest tak cudownie obrazowa. To mnie zawsze zachwyca, że kiedy czytam Biblię, mogę tak naprawdę zobaczyć, co Bóg chce mi przekazać. I te słowa, że radość może być naszą ostoją, tak niesamowicie mnie dotykają, bo ostoja jest czymś trwałym. Jest czymś, co daje bezpieczeństwo, daje schronienie. I tak po ludzku myśląc, logicznie, to myślę, że radość nie byłaby tym, co nazwalibyśmy ostoją. Raczej była to może by siła, wytrwałość, może odwaga, ale radość? I to jest dla mnie niesamowite, że Pan Bóg mówi nam, że właśnie radość może być naszą ostoją, może być schronieniem dla naszych myśli, dla mojego lęku, może być schronieniem przed smutkiem, może nas chronić przed niepewnością, przed wątpliwościami, może i przed rutyną. Bo to jest radość, która ratuje. I ja już wiele razy tego doświadczyłam w swoim życiu, że właśnie radość w Bogu, może taka czasem nielogiczna, ale dawała mi właśnie to poczucie, że jestem ukryta w Bogu i że moje myśli, które
Czasem mnie oskarżały, czasem pokazywały zupełnie inny obraz niż Bóg mi pokazywał. To właśnie radość w nim, cieszenie się nim, uwielbianie go dawało mi tą prawdę, która jest właśnie tak niesamowita, że on jest moim Bogiem i to w nim mogę się schować. I Gedeon pomimo tych wątpliwości, które miał, pomimo lęku, zaufał Bogu i zwyciężał. I zachęcam was do przeczytania całej tej historii, bo jest naprawdę niesamowita. On garstką żołnierzy zwyciężył cały wielki naród. I właśnie Bóg nas do tego powołuje, do wielkich rzeczy, żeby zaufać Jemu. I na koniec chciałam przeczytać jeszcze werset z Psalmu 73, 28 werset. Moim szczęściem być blisko Boga. W Panu znalazłam schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. I to jest dla mnie taką obietnicą, że jeśli będę blisko Boga, to On mnie wyposaży też do tego, żeby móc opowiadać z odwagą o Nim, żeby w Nim znajdować schronienie. I tego życzę każdemu z was, żebyście pomimo przeciwności byli blisko Boga i tak jak w tej scence, może w taki prosty sposób, ale czasem takie sposoby są najlepsze, odnaleźli właśnie radość w Bogu i szczęście w Nim. I na koniec jeszcze chciałam pokazać taką grafikę. Może taki w ogóle bardzo prosty obraz. Niedawno go usłyszałam i bardzo utkwił mi w głowie. Wielu z ludzi na tym zdjęciu widzi tą kropkę. Zastanawiamy się, jak wielu z was też ją widzi. Ale oprócz tej kropki jest coś jeszcze. Jest jedna wielka przestrzeń wokół tej kropki. I być może ty w swoim życiu też widzisz tylko taką jedną kropkę. Może to być choroba, może to być lęk przed czymś, może to być zranienie, cokolwiek innego. I może widzisz tylko to i nie widzisz nic poza tym. Ale Pan Bóg pokazuje mi, że jest coś więcej. Jest wszystko wokół tej kropki. To jest ta ogromna przestrzeń, gdzie On jest, gdzie jest Jego dobroć, gdzie jest Jego łaska, gdzie jest Jego miłość, gdzie jest Jego radość, którą On chce ci dać. I to jest dla mnie niesamowite, że pomimo tego, czego doświadczamy, teraz może tego trudnego czasu, to On jest wokół nas i oprócz tej kropki i tej przestrzeni nie ma tam nic więcej. Nie ma tam żadnej granicy między tymi dwiema rzeczami, nie ma żadnej przepaści. Po prostu wystarczy wyjść poza tą kropkę i spojrzeć dalej. I może jesteś teraz w takim miejscu i chciałabym cię zachęcić do krótkiej modlitwy. Więc może powstańmy i jeśli ktoś chciałby z was, teraz może zwrócić się do Boga i pomyśleć o tej rzeczy, która może jest taką czarną kropką, która cię obarcza, która sprawia, że nie widzisz tej białej, pięknej przestrzeni Bożej, to teraz zwróć się do Niego i w takiej wolności zawołaj: Panie Boże, tak chcę, Panie, zaufać Tobie. Chcę, aby moje życie było pełne radości, pełne szczęścia, Panie. Twojej radości, która mnie ratuje, która może, Panie, osłonić moje myśli, zabrać moje lęki, wypełnić moją samotność może. Panie, tak oddaję to wszystko Tobie i wierzę, że Ty, Panie, jesteś większy niż to wszystko, co jest wokół mnie, co mnie ogranicza. Wierzę, Panie, że Ty jesteś potężnym, wielkim Bogiem, że Ty masz kontrolę nad wszystkim, że Ty masz dla mnie przygotowaną cudowną przyszłość, że niebo, Panie, jest dla mnie otwarte i mogę już żyć tą świadomością teraz, że mogę, Panie, już teraz zwyciężać i że mogę, Panie, pomimo przeciwności iść za Tobą. Tak oddaję to wszystko Tobie i wierzę w Twoją dobroć, w Twoją łaskę i w Twoją miłość, Panie. Tak chcę Cię uwielbiać i wywyższać, Panie. Ty jesteś tego godzien. Amen. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że to, co dzieci też przygotowały, zostanie w Was jak najdłużej i że będziecie mieć szczęśliwy każdy dzień pomimo tego, co przeżywamy.